Witam serdecznie. Tak jak obiecywałem, wprowadziłem parę zmian na piecykowy kanał. Jeżeli jeszcze ktoś nie zauważył, tym razem filmy będą wyświetlane w playlistach. Podzieliłem póki co je na dwie kategorie. Piecyk Grey komentuje oraz piecyk testuje. Tym razem jest to pierwszy filmik z kolejnej kategorii playlist. Piecyk radzi. Generalnie z góry dziękuję tutaj za świetny pomysł ze strony Liptońskiego, jakoś tak mu nikt się zwie, który mi to właśnie zaproponował. Generalnie na tej playliście będę wam pokazywał różne ciekawe rzeczy, które mogą się przydać podczas grania w niektóre produkty. Dzisiaj zajmiemy się, jak pewnie sami widzicie, Call of Duty 4. Niestety dawno już nie grałem, ale mam nadzieję, że wciąż coś tutaj weteran może wam jeszcze parę rad zaoferować. Więc dobra, może najpierw zajmijmy się samymi klasami. Generalnie grający często na serwerach, lubujący, nawet jeśli nie chodzi same publiczne serwery, doskonale wiedzą, że takie rzeczy jak granatnik, takie rzeczy jak P90, jak męczennik odpadają i z góry wam mówię, że jesteście skazani na na to, że będziecie nieźle znienawidzeni przez innych graczy, jeżeli chcecie właśnie skorzystać z takich rzeczy. A już nie mówiąc o tym, że często na serwerach są one zabronione i kończy się to dla was kikiem bądź banem. Jeżeli dopiero co zaczęliście grać i macie pierwszy poziom, od razu polecałbym najpierw to musimy korzystać z podstawowych klas. Dopiero od 5 poziomu będziemy mogli sami stwarzać. I właśnie wówczas mamy do wyboru, jeżeli chodzi o karabiny szturmowe, AK-47 i M16A4. Jeśli chodzi o ten drugi, to wielu ludzi z niego korzysta, ale naprawdę trzeba wiele spędzić godzin używając tą broń. Jeżeli się do jakiegoś stopnia ją wyćwiczy, to jest bardzo dobra w użyciu, jest niezwykle silna, jednocześnie mam niesamowicie mały rozrzut, tak samo jak jej młodszy brat M4, ale to dopiero później. Generalnie na początkujący polecałbym AK, gdyż jest on o wiele łatwiejszy w panowaniu. Przede wszystkim jest to pełny automat, ma najsilniejszą moc uderzenia, jeśli chodzi o pociski. Minimalnie lepszy jest tylko M14, a jak wiemy, AK strzela seriami automatycznymi, znaczy wiadomo o co chodzi. Generalnie ja chodzę cały czas tą bronią, bo jest zajebista i nubów się niezwykle kosi. Na trybie hardcore wystarczy 1-2 celne strzały, aby kogoś zmieścić. Złoty Desert Eagle, no to wiadomo, to też tylko dla szpanu, nie? Akurat bronie dodatkowe najwięcej chodzi z USP, nie dziwię się, jest to niezwykle celna broń. Colt trochę skacze, ale to też potem. M9 podobnie właśnie. Jeśli chodzi o perki, tutaj akurat jeśli chodzi o pierwszy, to musimy trochę poczekać, aby nam mogło się odblokować bandolier. Często jest do niektórych broni przydatny, ale ja miałem od razu polecał saperzy. Claymory, no chyba że ktoś jest snajperem, to faktycznie claymory mogą mu się bardziej przydać. Ale jeżeli ktoś lubi zabawić się w Rambo tudzież ninja, to saperzy zdecydowanie jest moim zdaniem najlepszym perkiem. Najbardziej się przydaje, żeby wykrywać ukryte claymory za ścianą czy gdziekolwiek indziej. Dodatek drugi. Od początku zdaje się jest moc obalająca, niszczyciel. I jeszcze parę leveli w górze, jak awansujemy, jest zakłócenie uław. Tutaj również niezwykle przydatna klasa, jakiej widocznie jesteśmy widzieli na radarze. A jeżeli nie gramy dość często w trybie znajdź-zniszcz, na przykład w sztabie, to jest to jeden z niezbędnych, moim zdaniem, perków. Potrafi bardzo nam ułatwić życie. Dodatkowo, jeżeli mamy akurat AK, to moim zdaniem tutaj moc obalająca nie jest całkowicie potrzebna. Inne perki, niszczyciel, jeżeli gra na trybie hardcore, jest też mało przydatny, dlatego polewamy je. Trzeci perk, dodatek. Tutaj generalnie są, moim zdaniem, 3-4 może niezwykle przydatne nam w życiu.
od początku jednak pewne celowanie i też tak naprawdę do końca ja je używam, gdyż tak na przykład jak w przypadku AK niezwykle zmniejsza rozrzut, przez co jesteśmy w stanie zdecydowanie dokładniej celować z daleka. Tak nam celownik wówczas nie skacze. Też polecałbym, aby nie, byście do AK nie braliście, byście nie brali Red Dota, czyli tak zwany celownik laserowy, gdyż również dodatkowo nam tylko to utrudnia celowanie dokładniejsze. Poza, jeżeli chodzi właśnie karabinami szturmowymi, to karabinami, to mamy również lekkie karabiny maszynowe, ale tutaj generalnie ja bym nie polecał, gdyż też niezbyt się popularnością to cieszy wśród innych graczy i no i będziecie skazani na lincz. Ale pistolety maszynowe MP5 zdecydowanie jest świetna, genialna broń, bym nawet powiedział. Bardzo silne uszkodzenia, a jednocześnie posiada dobrą celność. Może już nie aż tak z zasięgiem, ale to akurat jest, i tak ma akurat najwięcej, jeśli chodzi o pistolety maszynowe. No i foręczność generalnie, świetna broń i nawet nadaje się na większe mapy, nawet na mniejsze, bardzo, bardzo wszechstronna generalnie moim zdaniem. Jeśli chodzi o karabiny snajperskie, ja bym polecał tutaj M21, ma najmniejszy rozrzut ze wszystkich, możemy spokojnie zaraz po oddaniu strzału oddać kolejny, bardzo celny, a reszta jest, wiele chodzi z baratą, ale to tylko bardziej dla szpanu. Moim zdaniem jest to po prostu samobieżne działo pancerne, nie wiem co to robili w tej grze. Teraz pokażę wam na innym, akurat na jednej mapie, na... jak ona się nazywa? No, co pamiętam, wtedy nie grałem. Dokładnie to będzie na... chwila, tak, na baklocie. Na baklocie pokażę wam parę rzeczy, które mogą wam się przydać, jednocześnie jeden taki mały trik, który akurat pewnie każdy zna, ale mimo wszystko może... znajdzie się jakiś jeden noob albo newbie. Teraz poczekamy, się szybko załaduje. Przyznacie, że ten filmik to tak fotoszkę jako poradnik, lepiej tego nie brać. Jest to mój pierwszy z tego typu, dlatego dajcie sobie spokój, ocenianie go i w ogóle komentowanie, że coś jest, to jest fajne, ponieważ ten poradnik, pseudoporadnik, nie jest w ogóle fajny, jest do dupy moim zdaniem i te rzeczy, które tutaj mówię, tak naprawdę możecie sobie wsadzić głęboko w dupie, gdyż nikomu się one nie przydadzą, chyba tylko, że ja mogę się tym zajarać, że do was gadam, a wy możecie to jakoś wykorzystać potem w grze, co i tak nie będzie miało miejsca zapewne. Dobra, wchodzimy. Jak wiemy, najlepiej, jeśli znajdzie się miejsce, abyśmy mogli się dołączyć do Marinesów, gdyż zdecydowanie mają najlepszy kamuflaż, tak praktycznie na każdej mapie, a większości chyba generalnie tylko się właśnie gra nimi na tego typu mapach na Bliskim Wschodzie. Dobra. No może teraz, jeżeli chodzi o strzelanie, jakieś triki, powiem tak. Niektórzy, w tym ja, mają przyzwyczajenie, że jeżeli widzimy kolesia, jak jest blisko, to bez celowania po prostu nie będzie w stanie go zabić. Ale powiem tak, spróbujcie się tego odwyknąć. Jeżeli jesteście blisko na jakiś kontakt i widzicie kolesia jakiegoś tutaj chodzącego i oczywiście, jeżeli też macie pewne celowanie, bo to też jest bardzo ważne, abyście mieli ten perk zaaplikowany, to ja bym polecał generalnie strzelać z biodra. Przy uszkodzeniach AK jednocześnie celności mające dzięki perkowi, to jesteśmy w stanie tutaj na bliski kontakt z biodra spokojnie naszego delikwenta.